Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Z tej strony AgroZetosiak i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Na dzisiejszym odcinku, jak głosowaliście w ankiecie, odcinek o tym temat młodych królików od szarej samiczki. Za chwilę będę o tym mówił, ale zanim to, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i udostępniajcie innym. Oraz zapraszam na kanały Farmer z Wielkopolski, Bartolik32, Jarosław Sankiewicz, Mafia Farmingostów i Dziewczyna ze Wsi. Na te kanały serdecznie zapraszam, linki macie do nich w opisie. I życzę Wam miłego oglądania przede wszystkim. No mogliście już poznać po moim powrocie, szczególnie tego tutaj małego od brązowej samicy, ale dzisiaj poznacie od szarej, bo tak głosowaliście. Tam zaproponowałem film albo o przeglądzie poplonu, albo o młodych królikach szarej samiczki właśnie tutaj. No i Wam pokażę, tylko nie wiem, bo ona będzie teraz próbowała zasłonić. Jak widzicie, tam jest już sporo tych króliczków małych. Są w takim kółeczku. Jest ich sporo. Tam około chyba 9, jak liczyłem. Naprawdę, jest ich sporo, nawet ładne są. Trzykolorowe już niektóre. Mają już 2 tygodnie, jak liczyłem. Akurat sobie zapisuję, żeby wiedzieć, ile one mają czasu. Prawie dużo ich jest. Tam są 2 czarne, ale one pewnie będą takie same jak ona, jak ta samiczka. Wątpię, żeby były czarne, bo tu no w praktyce to tylko tutaj samiec ma czarne tutaj na górze uszy. A tak to tutaj nic nie ma za wiele czarnego, bo jest akurat biało-brązowy. Brązowe kropki ma, więc tak bym stawiał bardziej, że zmienią się ten kolor, co ona tutaj ma, czyli tak jakby szary. No i tam też widzę tam takiego szarego też królika, tam na końcu tego kółeczka. O, jeden już nawet trochę wstał. Do samiczka sobie je akurat. Naprawdę cieszę się, że tutaj się wykociła i że one żyją, bo nie widzę, żeby jakieś tam się nie ruszało. Wszystkie się ruszają. Akurat będę musiał wody wylać niedługo już, bo mają już tak mało tej wody akurat. Możecie sobie zobaczyć, Wam pokazuję. Ale naprawdę, te króliczki są ładne. Jak dorosną, to jeszcze w ogóle będzie widać tą różnicę. Ale widzę, że tam jakieś 3 kolorowe są. Nawet jeden ma taki duży pasek na plecach, na tym swoim grzbiecie. A samiec nadal tutaj sobie odpoczywa. Trzeba go wygłaskać, bo on chce, żeby się go głaskało. Zadowolony jest, widać. No też tu mam, też tu ma jedzenie. A tu ten akurat wszedł sobie do patelni. Akurat on tam lubi ciągle wchodzić. Nie wiem czemu i dlaczego, ale jak lubi, to tam niech sobie wchodzi. Już dziś akurat ma 4 tygodnie, więc naprawdę bardzo duży królik, jak na 4 tygodnie. Niestety to tylko jeden. Ale no. No ale ważne, że jest, tak. O.
Akurat może nie widzicie dokładnie. Chociaż coś tam możecie zauważyć. Bo akurat ona chce przeszkodzić, żebym nie widział. O, z tej perspektywy lepiej to wygląda. Gdzieś tutaj. O, i zasłoniła. Bo ona nie chce, żeby tutaj, żebym tutaj wam pokazywał. O, jakoś tak to wygląda. No i teraz to w ogóle już zasłoniła, już sam nie widzę. Ale łóżka mają, na oczy patrzą. Więc... No ładnie, ładnie. Dobrze, że nie poroniła, no bo... Takie sztuki, ładne. Jeszcze są nawet już grubyskie. Już nie są takie bardzo malutkie. Co tam? Samiec, co tam robisz? Pewnie chce wyjść, bo tutaj nieraz go wypuszczałem, jak był mniejszy. Teraz go już nie wypuszczam w ogóle, no bo już jest, widzicie sami, jak on jest duży już. Bym go już nie podniósł, on już dużo waży. O, się rozciąga. No, zobaczcie, jaki on jest duży. Więc ładnie. Jestem zadowolony z tej hodowli, jaka ona jest tutaj. Tam... Spróbuję policzyć. Tam jest raz, dwa, trzy... Pięć, sześć... Siedem... Osiem... Chyba dziewięć jest. Albo dziewięć, albo dziesięć. Więc naprawdę dużo. Oby one nie zdechły podczas zimy lub czegoś tam. Ale myślę, że się samiczka nimi bardzo dobrze zaopiekuje. Akurat noszę jej tyle jedzenia, ile mogę, żeby je wykarmiła i żeby dalej żyły. No i tak to się tutaj prezentuje wszystko. Wszystko ładnie, już nie będę dopuszczać, bo dopuszczać będę znów raczej na wiosnę. Gdzieś tak połowa marca już to będę dopuszczać tego samca. Znowu, jeżeli mogę. Ale raczej może. Mogę. Akurat to mi się tak śmiesznie podoba w tym samcu, że akurat on jak tak trzęsie tą swoją główką, to tak słuchać te uszy, jak się tak telepią. No dobrze, moi widzowie. Ja to wam pokazałem, opowiedziałem o tych króliczkach. Mają muszkę, mają moczka. Już 2 tygodnie też mają. A ten tu ma już 4 tygodnie. To będzie w opisie filmu. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was ponownie do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem i udostępnienia innym. Oraz zapraszam na kanały, które wymieniałem na początku tego odcinka. Linki macie do nich w opisie. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!